Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Aniolowe. Co tym razem skradło moje serce? Coś, co i wam powinno skraść serce, bez względu na to, czy wybierzecie produkt, o którym dzisiaj będę mówić, czy całkowicie inny. I muszę przyznać, że to, o czym dzisiaj będę mówić, jest również moim małym problemem, bo zdarza mi się zapomnieć nałożyć na skórę twarzy SPF. I niestety skutkuje to tym, co możecie trochę zobaczyć w tym momencie, że bardzo boleśnie się opalam, na czerwono, potem tygodniami złazi mi skóra i nie jest to miłe. Dlatego w dzisiejszym filmie chcę też zaapelować do siebie, jak i do was, abyśmy nie zapominali nakładać filtra, byśmy chronili naszą skórę przed promieniowaniami, przed słońcem, byśmy nie opalali się tak na ostro, bo skórę mamy tylko jedną i warto o nią dbać. Ja sobie wbijam to kolejny raz do głowy i powiem wam, że bardzo dobrze mi szło. Ja codziennie nakładałam krem, o którym dzisiaj chcę wam powiedzieć i byłam z niego zadowolona, więc zachwycona. To jest chyba taki pierwszy krem, który według mnie jest idealny. No oczywiście, o ile go nałożę. A mówię tutaj o lekkiej emulsji ochronnej z SPF-em 50, marka Basic Lab. Słuchajcie, to jest krem, emulsja, bardzo lekka, nie bieli, nie zostawia takiego tłustego, święcącego filmu, więc jest idealna dla skóry mieszanej, tłustej. Bardzo wydajny produkt, bo jedna taka pełna pompka wystarcza na całą twarz. I ja wiem o tym, że jest taka zasada, że SPF powinno się nałożyć na dwa pełne palce. Ale pamiętajmy, że każdy produkt też inaczej jest robiony przez inną technologię. I tutaj produkt z Basic Lab jest tak skonstruowany, tak zrobiony, że jedna pełna pompka wystarczy na ochronę całej twarzy. I ja właśnie tak robię i kiedy nakładam SPF, to rzeczywiście skóra jest pięknie ochroniona. Absolutnie nie palę się wtedy i pięknie to wszystko wygląda. Zarówno pod kremem BB, podkładem, pudrem, jak i solo. Absolutnie nie zapchał mnie nigdy ten produkt i muszę przyznać, że dla skóry takiej mieszanej, trądzikowej, problematycznej, jest to bardzo dobry produkt. Porównuję go z innym kremem z ochroną SPF 50, tej samej firmy, czyli to jest lekki krem ochronny i muszę wam powiedzieć, że ten krem jest całkiem inny. Jest ciężki, tępy, gorzej się rozprowadza i moim zdaniem jest to świetny produkt dla skóry suchej albo normalnej, bo wtedy bez problemu wszystko rozprowadzicie i ładnie to wygląda. Ale dla skóry tłustej, mieszanej, trądzikowej potrzeba jest zdecydowanie lekkiej konsystencji i postaram się wam pokazać, jak te konsystencje wyglądają i czym się różnią. Myślę, że zobaczycie to bez problemu, a jeszcze bardziej zobaczycie, jak nałożycie na skórę właśnie tą lekką emulsję, bo to jest krem, nie chcę powiedzieć jak woda, bo absolutnie on ma swoją taką fajną konsystencję, ale to nie jest ciężka, tępa, ciężko rozprowadzająca się konsystencja, wręcz przeciwnie. Bardzo, bardzo przyjemna i ja używam, naprawdę staram się używać i zawsze jestem zadowolona. Także pamiętajcie, nakładajmy SPF, najlepiej 50 na twarz, dbajmy o naszą skórę, nie zapominajmy o tym. A jak ja zapomnę kolejny raz, to możecie mnie dosłownie tutaj, wiecie, no, przypominać. Nie, żartuję, oczywiście sama sobie przypominam i po ostatnim sparzeniu
chyba już nigdy nie zapomnę, bo było bardzo, bardzo dotkliwie, boleśnie i nie chcę wrócić do tego stanu, dlatego będę codziennie nakładać SPF 50. Moje serce skradła ta emulsja z Basic Lab. Ciekawa jestem, czy używaliście, co myślicie, a jeżeli macie inny sprawdzony SPF, który świetnie Wam się sprawdza, to koniecznie napiszcie, jaki to produkt i dlaczego tak dobrze Wam się sprawdził. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze kciuki do góry, jeżeli film Wam się podoba i pamiętajmy, nakładamy SPF, chronimy swoją skórę, dbamy o nią, bo mamy tylko jedną. Nie bierzemy przykładu z Bogusi, która nie nałożyła ostatnio kremu. Absolutnie nie. I cieszymy się słońcem, latem, bardzo bezpiecznie i odpowiedzialnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i mam nadzieję do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Link do obu produktów z Basic Lab zostawię Wam w opisie. Porównajcie sobie, co mówi producent i koniecznie mi dajcie znać, co myślicie. Całuski gorące i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki. Pa, pa.